Szybka ocenka Totsów z Serie A, część druga. Osimhen. Nie lubiłem jego poprzednich kart ze względu na dribbling, ale ten upgrade sprawia, że jest rzeźnikiem. Z-tier. Tak samo jak Kelia. Nie ma co tu mówić. 5 na 5, fenomenalne statystyki, cudo. Juan Cuadrado. Trochę nie wiadomo, gdzie nim grać. Na boko broń jest zbyt słaby w defensywie. Na skrzydło za słabe strzelanie. A-tier. Lauriente. Jak na to, że karta za darmo, całkiem spoko. A-tier. Nicolo Barella. Tu mam lekki dylemat, raczej Z-tier. Spoko, włoski Kante. Strefezza. Nie no, kim ty jesteś? C-tier. Bremer. Wolałbym dużo bardziej grać Smolingiem. B-tier. Anioł Di Maria. Jego wersję World Cupową wspominam super. Ta też jest bardzo dobra, bo ma 5 na 4. A-tier, ale niewiele do S. I na końcu Sandro Tonali, którego cena jest dla mnie mega zaskoczeniem. Uważam, że mega dobry i solidny pomocnik S-tier. Tu klasycznie podsumowanie wszystkich totsów z tej ligi i ogólnie to chyba najlepsze totsy do tej pory. Są one tak dopakowane, że bardzo dobre karty typu Tonali albo Smalling kosztują grosze.